Witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale Centwerpu. Film w sumie no ma tytuł jaki ma, w sensie wydaje mi się, że w sumie e, takie trochę to taka trochę odpowiedź na pytanie. E, bo pytanie, które wam chciałem zadać w tym filmie jest takie, jak według was inaczej nazwać to, jak się zachowują ludzie, bo nie wiem jak inaczej, co po prostu jak to nazwać. Zauważcie, że promocja tak naprawdę dopiero co się zaczęła i jakby na to nie patrzeć i z moich wcześniejszych takich analiz, takich w ogóle przepowiedni, w cudzysłowie oczywiście, można było powiedzieć, że promocja powinna trwać w okolicach 40 dni. Jak, możecie, jak możemy sobie wcześniej popatrzeć na Sztokholm, którego, no chcieć, nie chcieć, pokażę po prostu, takie, taką naklejkę, chociażby Maus, E, możecie zauważyć, że taka naklejka Mouse, która była bardzo popularna e, w wersji hologramowanej czy w wersji foliowanej, podczas e, same, samego, tak jakby wprowadzenia promocji, raczej była na takiej stagnacji. Nie tylko na samym początku zaliczyła nieco. Wzrostu, aczkolwiek większość tego czasu była na takiej stagnacji. Można jeszcze sobie coś, kiedy promocja była wprowadzona, była ona wprowadzona pierwszego. No i większość tego czasu właśnie taką stagnacją była ona owiana. Zaś na samym początku był tutaj lekki wzrost. I ja tutaj w tym filmie trochę chciałbym powiedzieć coś takiego, że wygląda mi to jak krótka promocja, aczkolwiek nie chcę rzucać te, taki, takimi słowami. W sensie, wolałbym powiedzieć bardziej coś w stylu to jest mój domysł, nie tylko mój, ale to jak się to skończy, no to po prostu się zobaczy, nie? Bo tylko jeden e, Gaben zna e, mniej więcej decyzję Valve. E, w momencie, kiedy sobie zobaczycie Antwerp 2022 Większość z ciekawych holo, które gdzieś tam teraz sobie są w tej przestrzeni, poszło nieco do góry. Czy to Winnie, który dzisiaj w ogóle zaliczył gigantyczny wyskok, czy to no, ten Rox, który właściwie jest bardziej pompowany niż jakiś tam wyskok zaliczył, czy to nawet Imperial Esports, które też posiada gigantyczną pompę na sobie. W sensie, no... 10 zł w ciągu kilku dni, gdzie jest to naprawdę bardzo duża przebitka. Hmm, czyli Jazz, który zrobił dwukrotność ostatnio. E, JT, który ma też gigantyczny ruch na sobie. Zobaczcie. Czy w, nie wiem, Cloud9, byle co już naprawdę klikam, który też mocno rośnie, nie? No i e, to, co jest ciekawe dla mnie, to ludzie przez takie działania, przez to po prostu, że. To, to nie jest tak, że mój jeden kanał namawia do inwestowania w Antwerp i to wszystko moi widzowie zrobili, tak? co, co po niektórzy chyba tak właśnie myślą. Tylko to są globalne wzrosty naklejek hologramowanych, niektórych papierowych, które po prostu się dzieją na naszych oczach. Też już mówiłem o tym, że naklejki hologramowane mają taki ciekawy koncept, który powoduje, że bardzo dużo ich się nakleja i bardzo mało się ich produkuje, przez co Popyt na nie jest większy niż podaż na nie, przez co bardzo mocno mogą w przyszłości urosnąć. E, no, no i patrząc po prostu na takie coś, nawet na te glitery, które gdzieś tam. Akurat ja bardzo bacznie przyglądam się w tym momencie Imperial, które wczoraj dobiło do niemalże 11 zł. lekko, e, lekko mniej tam było. No i możecie sobie zobaczyć, że ta kwota była taka, teraz jest tutaj nieco korekty, aczkolwiek najprawdopodobniej dziewiątka to będzie taka kwota, która będzie standardowa dla niej. No i właściwie, jakbyśmy popatrzyli sobie na ten ruch ze Sztokholmu, na tej naklejce foliowanej z Maus, jest on dosyć podobny. I tutaj właśnie zostawiam to, ten duży margines. W sensie, ten duży margines właśnie tutaj zostawiam sobie przez to, że wyglądało to tak samo. I można by powiedzieć, że to jest takie obstawianie ludzi, kiedy będzie promocja lub kiedy nie będzie. I chodzi o to, że po prostu jest to taki gambling. Aczkolwiek sam fakt, że dużo osób uznaje, że promocja może być 20, już jest czymś, co u mnie przynajmniej powoduje taki lekki. Yy... Takie, takie zastanawianie się po prostu, czy ono może się wtedy skończyć, czy nie. Oczywiście, najszczęśliwszym możliwym scenariuszem byłoby to, gdyby ta promocja właśnie wtedy się skończyła. Gdyby 20. był dniem końca promocji. To by było dla mnie mega super. Chciałbym też, żeby do tego czasu niektóre naklejki były tańsze, jak na przykład Winnie, który dzięki Bogu zaczął dzisiaj spadać, ponieważ niektóre blokady się pokończyły i... Cieszę się na myśl, że będę mógł go sobie jeszcze więcej dokupić. No i co więcej, mogę jeszcze powiedzieć? Po prostu dla mnie, zachowanie ludzi wygląda podejrzanie dosyć. W sensie nie, nie wyciągam z niego tak jakby pewnych żadnych wniosków. Dla mnie to jest po prostu pewna, pewien, pewien fakt: ceny rosną, nie? Gdyby ludzie chcieli, gdyby ludzie spodziewali się długiej promocji. Ceny by nie rosły, ceny by stały w miejscu, bo ludzie by powiedzieli, mogę to kupić kiedy indziej, może kiedyś cena będzie tańsza, jeszcze dużo kapsuł będzie otwieranych i tak dalej, i tak dalej. Za to w momencie, kiedy ja patrzę na to, że 20 może wejść jakiś update, mówię może, nie musi, kiedy suweniry będą nie będą już możliwe do odbierania, no, leciutko skłania mnie to do tego, że po prostu... Może tutaj być coś grane i może być coś na rzeczy tak pi przez oko oczywiście Wiem jak to brzmi, nie? Aczkolwiek po prostu jestem nastawiony na to, że promocja może trwać do 20. Stąd moje wczesne zakupy i to dosyć duże zakupy, oczywiście nie wszystkie. Strasznie dużo w ogóle zakupów teraz mam w głowie, które chciałbym zrobić i serio, yy, naspamiło naspa mi się trochę tego, bo gdybym szczerze mówiąc miał teraz wybierać co kupić, to szczerze nie wiem nawet za co się zabrać, tak, to wszystkiego po trochu i wszystkiego dużo, nie wiem czy też tak macie, ale trochę Antwerp rozpieszcza pod tym względem. Bo chce się kupować Mibry Holo, chce się kupować Woody'ego Holo, chce się kupować e, Imperial Holo, Winnie Holo, Fallen Holo, FNX Holo, e, chce się kupować Falena zwykłego, chce się... E, jeszcze Clown by się przydało i, i Eternal Fire Glitter i... jeszcze może Outsiders by było fajnie. Nie wiem czy też macie coś takiego, albo jeszcze tego Arta, bo też jest ciekawy. To, to tylko moje takie podzielenie się, że w sumie Anverb jest naprawdę takim momentem, który mocno nakłania do sprzedaży, znaczy do kupna rzeczy. I to jest właściwie dosyć radosna informacja. W sensie chcę, żeby jeżeli jest już jakiś event, żeby on bardziej skłaniał do kupna niż do sprzedaży. No, także to było na tyle w tym filmie. No i trzymajcie się na razie.